Też mamy nową muzyczkę Blobby. Taką kosmiczną. Cześć, z tej strony Farell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W sumie już drugim w dzisiejszym dniu. Moi kochani, w dzisiejszym dniu przetestujemy sobie 7 nowych skinów, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. Umówmy się na samym początku w ten sposób, jeżeli pod tym filmem do końca dnia, czyli do 24 zostawicie 10 tysięcy łapek, no to jutro godzina 7:30 wlatuje przekozacki odcinek z gry Brawl Stars. Wszystko zależy od was. Dzisiaj już rozdałem moim widzom 2 razy Mega Boxa, a co mi szkodzi rozdać kolejne 2 Mega Boxy. Teraz polecą 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów. Także moi kochani, dziękuję wam ślicznie za wsparcie, sprawdźcie koniecznie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości Mega Boxa. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farell, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarell@gmail.com, a jeżeli wasz krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście Mega Boxa. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe skiny, więc jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Wtedy mój kodzik Farell sam automatycznie wpisze wam się do sklepu. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam wszystkich jeszcze na Pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepiku też znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy na moje konto w wersji deweloperskiej i sprawdźmy, jak wyglądają nowe skiny. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i wita na samym początku nas super galaktyczny Bull. A dokładnie nazywa się on jak? Kosmiczny wół Bull. Wow, powiem wam, że wygląda przekozacko, ma takie fajne kosmiczne okularki, plecaczek z logiem byka, Bulla. No i jego shotgun jest przekozacki, zobaczcie jaka to jest armata. Wow, czerwona kolorystyka z białym idealnie do niego pasuje, wiecie, Bull mi się od razu kojarzy z czerwonym bykiem, z taką wkurzoną osobą. Nie no, fajny jest naprawdę, przekozacki jest ten skin, więc sobie go od razu wypróbujmy, sprawdźmy, czy będzie on strzelał laserami. Tak jak wam wspominałem w odcinku, gdzie omawialiśmy sneak peek, że jestem mega ciekawy, czy będzie on strzelał laserami. Uwaga, teraz się przekonamy. Wow, tak jest. I też jest nowy dźwięk. Słuchajcie. Nie dość, że jest nowy dźwięk strzałów, to jeszcze jest nowy dźwięk jego głosu. Wow. Walnijmy jakąś emotę. Aha, nic nie powiedział, bo to chyba nie jest animowana emotka. Dobra, sprawdźmy teraz sobie szarżę. Wlatujemy na pełnej. No niestety szarża niczym się nie różni od podstawowej. No ale generalnie wygląda i tak przekozacko ten skin. Z pewnością będę musiał mieć go w swojej szafce. Na początku wylatuje taki jeden laser, a dopiero on się rozbija na poszczególne elementy. Fajny, fajny skin. Lecimy dalej. Też mamy nową muzyczkę Blobby. Taką kosmiczną. Okej. I co my możemy dalej przetestować? Jaką postać dostała skina? Skina dostał na pewno też Darryl. Pan Darryl D4R Ryl. Wow, spójrzcie jak on wygląda przekozacko, wybierzmy go sobie. Wow, coś pięknego, spójrzcie tylko na niego. Fioletowy z takimi pistolecikami. Okej, wypróbujmy go. Powiem wam szczerze, że chyba dźwięk chyba jest jego normalny, ale spójrzcie jakie ma kozackie strzały. Wow! A jego ultimate atak też się różni? Ultimate atak niestety się nie różni, ale te strzały są przekozackie, ja dziękuję. Uwaga, gadżet! Aha, czyli spójrzcie na to, strzela takimi jakby rzutkami, które kręcą się wokół własnej osi, ale gadżet jest już normalny, strzela normalnymi pociskami. Dobra, przepiękny skin do Darryla, chyba jeden z najlepszych, powiem wam szczerze. Lecimy dalej. No i oczywiście dostał skina nasz przekozacki ogórek. Wiem, że to jest kaktus, bo mnie zawsze poprawiacie, ale ja i tak będę go nazywał, że on jest ogórkiem. Spójrzcie na niego, mroczny Lord Spike. Wow, w takim fioletowym przebraniu z jakimiś, nie wiem, klipsami na rękach, co to jest, bransolety. Tutaj takie samo ma logo na klacie. Kołnierz wysoko postawiony, wiecie, taki mroczny. Bardzo fajny skin. Przetestujmy go sobie. Nowy ekran wczytywania też jest, już z pewnością zauważyliście. Okej. Wow, patrzcie jakim on teraz rzuca kaktusem. Ten jego atak jak leci, tak jakby pulsuje. Co to jest? Jakieś oko? Nie wiem co to jest, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Czyli animacja ataku jest nowa. Teraz sobie walnijmy gadżecik. No tutaj bez zmian chyba. No i mamy teraz ultimate atak. Uwaga, rzucamy. Woo! Leci taka kula. Czarna kula. Wow, ale te kolce są przekozackie. Kurczę Felek, jak te nowe skiny są najlepsze ever. Nie było chyba tylu skinów, żeby miały wszystkie modyfikowane jakby ataki oraz ultimate ataki. Spójrzcie na to. Jakby taką czarną dziurą rzucał, z której wystają jakieś kolce kosmiczne. No ten skin 10/10. No i będzie musiał być z pewnością w mojej szafce. Pani Koletka też dostała nowy skin. Nazywa się Nawigatorka Colette. No i jest bardzo fajna, różowe włosy. Porównajmy ją do starego skina. W starym skinie miała białe włosy, ale też jeszcze Trixie Colette, co nie? Czyli w takich czerwonych czy fioletowych włosach. Ale to jest taka bardziej kobieca. Na oku ma właśnie taki noktowizor. Tak jak wam prędzej wspominałem w poprzednim odcinku, czy tam 2 odcinki temu, że taki sam noktowizor miały postacie z Dragon Balla, które mierzyły siłę danego przeciwnika w jednostkach ki. Czyli to jest pewnie stąd zaczerpnięte. Bardzo fajnie wygląda ten skin. Przetestujmy go. No i dobra, próbujemy. Czy będzie nowy dźwięk? Nie, dźwięk jest ten sam, ale atak jest nowy. Rzuca takim jakby serduszkiem, który po uderzeniu zamienia się w piksel. Okej, dajemy gadżecik. Czy jak użyjemy gadżet, nasz atak się zmieni? Nie, wygląda niestety tak samo. Mamy teraz ultimate atak. Wjeżdżamy tą szarżą i ona wyciąga takie 2 pięści do przodu i przed nią tworzy się tarcza kinetyczna. Spójrzcie jeszcze raz. Woohoo! Czyli ona jakby ten swój taki padzik rozkłada na 2 części, pojawia się tarcza i wjeżdża w oponenta. No kurczę, ciekawie to wygląda, ale bym się kłócił. Mi się wydaje, że chyba Trixie Colette mi bardziej przypada do gustu. A co wy o tym sądzicie? Oczywiście dajcie znać w komentarzu. Karl oczywiście też doczekał się nowego skinu. Ten skin będziemy mogli kupić za gwiezdne żetony. Nazywa się Karl z Głębin, a tak wyglądał kapitan Karl, przepraszam. Miał tutaj złotą łódkę, a tutaj ma no taką mroczną, czarną perłę łódkę i ma też złotego zęba i z tyłu ma flagę piracką, a w tamtym skinie co było? Też była flaga piracka, tak, ale tu uśmiechnięta, tu jest chyba smutna. Nie, chyba jest taka sama, no. Przetestujmy go. Tak mi się wydaje, że jak on jest za gwiezdne żetony, no to nie będzie miał dodatkowych nowych animacji, nowych dźwięków. Sprawdźmy. Ale oj. Nie wiem, czy przypadkiem kilof troszeczkę się nie różni. Ognie są niebieskie, jak użyjemy gadżetu, okej, a jak damy ulta... Jak dajemy ulcika, to chyba nic się nie zmieniło. No nic. Powiem wam tak, no co, no skin jak skin za gwiezdne żetony, nic specjalnego. Raczej chyba sobie go nie kupię, ale zresztą zobaczę, jak będę miał nadmiar gwiezdnych żetonów, to z pewnością wtedy go zakupię. A tak na razie się wstrzymam z tym zakupem. Lecimy dalej. No i oczywiście Lu dostał też edycję skinu walentynkowy Elegant Lu. Spójrzcie jak wygląda. Spójrzcie jak wygląda. Z tyłu ma korbę, którą... można go nakręcić, oczywiście uchwyt jest w kształcie serduszka. Z tyłu ma wyjście ewakuacyjne, wiadomo po co. Jakby za dużo lodu mu się tam nazbierało, trzeba wydalić, rozumiecie. No i z przodu też ma serduszko. No i otrzyma w ręku mikrofon. Podstawowy Lu trzyma w ręku lodzika i też ma z tyłu korbę. Ale ten skin mi się bardziej podoba. Przetestujmy. No i dobra moi drodzy, lecimy z panem Lu. Jak wygląda jego podstawowy atak? Czy się zmienił? Tak jest, on teraz rzuca mikrofonami. A jak postać się zamrozi, no to nic. Ale jak ginie postać, wtedy wypadają z niego jakby takie mikrofony. Zobaczcie. O, rozsypały się mikrofony. Dajemy ulta, rzucił ulta, no i zamiast takich diamencików lodowych, jak było w przypadku Króla Lu, teraz mamy serduszka walentynkowe oraz nutki w polu rażenia jego ultimate ataku. No okej, nawet fajnie to wygląda. Dajemy gadżet. No gadżet niestety nie ma dodatkowej animacji. Fajny skin, z pewnością do Lu będę chciał go zakupić, bo on jest lepszy niż Król Lu, moim zdaniem oczywiście. No i przed czas przetestować ostatni skin, czyli Moi drodzy, Ronin Ruffs. Wow, jaki to jest przekozacki samuraj. Zobaczcie, jaką ma pozycję. On startuje z takiej pozycji, jak jest w lobby. Tak jest, spójrzcie na niego. Ale on wygląda groźnie. Najgroźniejszy pies na świecie. Przetestujmy go sobie. Ruff, ruff. Lecimy z joystickiem. Myślę, że jego atak może bardzo fajnie wyglądać. A nie, zapomniałem, że on strzela, a nie macha mieczami. Ale jego podstawowy atak chyba się różni. Tak, różni się na pewno od tego skina podstawowego. Te kulki też jak się odbijają, zmieniają jakoś kolornie. Ale ten laserek jest faktycznie lepszy. Teraz użyjmy sobie ultimate ataku. Leci ulcik w postaci takiego miecza i ale przyłożył. Wow, ten ult jest kozacki. Zrzućmy sobie teraz worki z piaskiem. Worki z piaskiem czymś się różnią? Tam jest napisane pał... Crew? Coś takiego, czyli... Nie, pał czał! Aha, to są worki chyba z karmą. Tak mi się wydaje. Okej, i rzućmy jeszcze raz ultimate attack. Zobaczcie, jak leci przekozacko ten miecz. Leci mieczyk i wbija się, boom! W oponentów, jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz. Leci, siach i spada na niego zrzut zaopatrzenia. Bardzo fajny skin, z pewnością będziemy mogli go odblokować, jak ukończymy cały karn zadymiarski. Daję mu 10/10. Podsumowując dzisiejszy odcinek, najlepszym skinem, który zostanie dodany wraz z nową aktualizacją, jest skin do Spike'a. Oczywiście to jest moje zdanie. Drugie miejsce daję, i tu z pewnością się zdziwicie, ale drugie miejsce daję Bullowi, ponieważ w końcu jego amunicja ma nową animację. I na trzecim miejscu klasowałbym chyba... Daryla, ponieważ Daryl też ma dodatkowe animacje swojego wystrzału i jest naprawdę przekozacki. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, 10 000 łapek do godziny 24 i wrzucam jutro o 7:30 przekozacki odcinek, ale na chwilę obecną nie zdradzę wam, o czym on będzie. Będzie on tylko z gry Brawl Stars. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Zapraszam wszystkich na Pixieshop.pl po przekozackie koszulki, na mojego Instagrama, TikToka oraz grupę na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!